Fajnie, że ten pierwszy mecz się odbył tutaj w Nysie. Kuba Tura Hali po długiej przerwie. Z powrotem ją poznaliśmy, więc to jest na pewno fajne, sympatyczne. Oprócz tego wynik mówi sam za siebie, wygrywamy, więc na pewno fajnie tak zacząć te sparingi. Zawsze dobrze zaczynać od zwycięstwa. Tak też zaczęliśmy i mam nadzieję, że kolejne sparingi będą przynosiły kolejne zwycięstwa. Bardzo długi okres miałem, w którym już nie grałem mecze, także dzisiaj pierwszy mecz. Trochę tak nerwowy na początku, ale fajnie było. Jeszcze kibiców tu zobaczyliśmy, że na hali są. Też bardzo dawno temu nie graliśmy już przed pełna hala. Potem ostatni sezon był taki ciężki, bez ludzi tutaj, także cieszę się naprawdę. Dzisiaj jako pierwszy mecz bardzo dobrze. Oczywiście mamy jakieś tam problemów w obronie, bo dużo takie łatwe piłki nam spadły, ale ogólnie dobrze to wyglądało. Atmosfera jest na razie bardzo, bardzo dobra, trenujemy bardzo mocno. Każdy od siebie oczywiście daje 100%, jesteśmy taki okres taki przygotowawczy. Także wydaje mi się, że jeszcze lepiej będziemy grać. Ale atmosfera jest bardzo dobra, bardzo dobrze się czuję, już moja rodzina jest tutaj w Nysie, także wszystko jest w porządku. Mamy świetną drużynę, świetnych zawodników, świetne charaktery, więc na pewno jest dla mnie dużą dumą być kapitanem tej drużyny i mam nadzieję, że z tej roli się wywiąże dobrze, choć ja uważam, że tak naprawdę każdy w tej drużynie będzie dokładał swoją cegiełkę, więc jakby to pozycjonowanie rolami, że ja jestem kapitanem, to na pewno będzie się charakteryzowało tym, że będę miał pod numerem taką kreseczkę, a poza tym no, każdy z nas będzie dodawał cegiełkę do tego, żeby ta drużyna dobrze funkcjonowała. To bardzo dziękujemy, że kibice się zjawili dzisiaj na sparingu. Mimo środka tygodnia to kibice dopisali, wspierali nas. No długa przerwa, bo nie wiem, ostatni mecz naprawdę był dawno temu, kiedy kibice byli na hali, więc naprawdę fajnie poczuć ten doping, fajnie poczuć wsparcie i łódź siatkówki tutaj u wszystkich kibiców.